To jest Zbyszek. Zbyszek mieszka na wsi. Ogólnie, zaraz Zbyszek wam opowie więcej o sobie, ale ja wam powiem jedną rzecz. Zbyszek to jest najbardziej spierdzielona osoba jaką znam i jest ogólnie głupia. On w ogóle został wyrzucony z domu. Nie ma przyjaciół, nie ma kolegów. Nauczycielki ze szkoły śmiały się z niego. I jest teraz na jakiejś wsi, nawet nie wiem gdzie on jest, ale to więcej wam opowiem, dlaczego on się tam znalazł, dlaczego walczy teraz właśnie z zielonymi i z zielonymi istotami. Ja będę narratorem tej opowieści, ponieważ Zbyszek to jest najbardziej biedne dziecko na świecie. Nie ma tam żadnych istot żywych, żadnych mieszkańców, nikogo tam nie ma, Zbyszek został sam. Yy, zaczynamy bloga z tego powodu, że jestem tu sam, nie mam z kim rozmawiać, to muszę do kogoś gadać, bo bym tu zwariował. I strzeliłbym sobie kulkę w łeb, więc. Moi drodzy, ja do was mówię. Nie wiem do kogo mówię, ale mówię. I opowiem wam troszkę o swoim życiu. Nie wiem komu, ale opowiem. Jestem Zbyszek. Ogólnie jestem troszkę zdawniony i walnięty w łeb, ale dlatego w sumie nikt mnie nie lubił i wyprowadziłem się od rodziców. A po drugie, mieszkam na wsi jakiejś. Nie wiem totalnie, gdzie ja jestem. Zbudowałem coś takiego. Jest to dom biedaka, powiem szczerze, bo na nic więcej mi nie było stać, rodzice tylko zostawili mi 100 złotych i postanowiłem za 100 złotych wybudować coś takiego. Mamy tutaj narzędzia do przetrwania oraz no, no domek, gdzieś się przespać. A najgorsze jest to, że myślałem, że w tej wiosce ktoś jest, a wiecie co się stało? W tej wiosce wszyscy ludzie byli normalni jak tu wszedłem nawet rozmawiałem bo ja jestem troszkę głupi i tak mnie pewnie nikt nie lubiał bo co jak rozmawiałem to, to ludzie się śmiali ze mnie ale ale miałem przynajmniej z kim pogadać a teraz przyszła zielona istota i zaraziła wszystkich mieszkańców i są zieloni ja muszę z nimi walczyć ja sobie już nie radzę moi drodzy ja muszę z kimś rozmawiać właśnie o nich mówię o nich mówię właśnie moi drodzy co ja wam zrobić to są zielone istety właśnie... I to jeszcze dzieci. Dzieci ze szkoły właśnie wracają, więc ja muszę się schować w domu aktualnie. O, marchewka, mogę zjeść. Dzieci aktualnie były właśnie w szkole i to były na dzieci. No, no zombiaki głupie, które są uzależnione. <laughs> Przepraszam was bardzo serdecznie, ale... Nie wiem, co mam zrobić. Ja po prostu jestem susami. Ja wiem, ja, Nawet widać po mnie, że jestem troszkę pierdzielnięty na webie. Jestem głupi jak ten. Jakiś dzban, nie? No, powiedzcie, powiedzcie mi, ja jestem jakimś zbaniem, nie? No, powiedzcie. Popadłem raz w depresję, ale. Ale stwierdziłem, że. że, że wszystko się poukładało i kurczę. Nadal wyglądam jak kreta, ale no to co z tego, moi drodzy. Ja muszę przetrwać tutaj. Postaram. Najważniejsze jest to, że. Jeżeli ktoś będzie i ktoś obejrzy to. Nie wiem jak to może ktoś obejrzeć, ale jeżeli ktoś to obejrzy, proszę skonsultuj się ze mną i przyjdź do mnie, ponieważ ja sobie nie daję rady tutaj. I ja muszę z kimś rozmawiać. Muszę kogoś tutaj znaleźć w tej pierdzielonej wiosce. No ogólnie biorę leki. Eee, o kurczę, znowu zielony człowiek. Uczeń szkoły podstawowej numer 3. Moi drodzy, muszę uciekać. Muszę zjeść kromkę chleba. Ci ludzie są nieograniczeni. Mam tutaj dostatek do, do jedzenia, mam tutaj właśnie farmę, gdzie się też przemieszczać, ale... Jest tragicznie. Mieszkam na jakiejś pierdzielnej wsi, na której nic nie ma. Nie wiem co ja mam z... począć. Muszę stąd zejść, bo jeszcze spadnę i sypałem karki, nie? Ja, ja uczeń tu czeka na mnie. Dobra. Trzeba go zabić. Trzeba śmiecia zabić. Dobrze ci tak gnoju. Ja wiem, że mnie nie lubiłeś... <laughs> że byłem jakiś kurde palnięty. No, powiedzcie, no, powiedzcie, no, wyglądam jak kred, nie? <noise> Tragedia. Ogólnie zawsze twierdziłem, stwierdzałem, że jestem walnięty. Moi rodzice też mi to mówili, zawsze jak się urodziłem, to od razu mi powiedzieli, że. No, że nie chcieli urodzić takiego dziecka. No to ja mówię, spoko, idę na wieś. Nie no, tak nie było niestety. Chciałbym, żeby tak było, ale. Niestety to rodzice mnie wywalili przez to, że byłem tak głupi, że. No, no rzucałem kurde telewizorami w domu, no co mam powiedzieć? No, no przyznaję się wam. Muszę z kimś porozmawiać o tym, ale właśnie muszę znaleźć jakiegoś kumpla w końcu, a tu nikogo nie ma, więc... No, no smutno mi, moi drodzy. Tak mieszkam właśnie, tak żyję, mam tutaj piec, nawet nie potrafię obsługiwać, dopiero <grym> będzie nauka jak się to wszystko robi. Ja nic nie ogarniam do cholery ciasnej, co mam zrobić? Mam tutaj zwierzęta, które i tak mm. muszę zabijać, bo one są takie słodziaśne, ale ja, ja muszę je zabijać z tego powodu, że ja nie przeżyję tutaj. No nie przeżyję tu, moi, moi, moi drogi, no. Ja nie wiem w ogóle, co ja już mam począć. Za niedługo to ja nawet gadać nie będę umiał, ale właśnie dlatego staram się nagrywać moją kamerą 360p, 20 megapikseli. Nie, to przesadziłem, ona chyba nie ma tyle, ale chciałem, żeby miała tyle. No to myślmy o tym, żebym miała tyle, nie, nie wiem, co ja mówię. Ale właśnie ja już nie wiem, co ja mówię. Czasem mi odbija, ale to co z tego. To jest czarna owca, takiego, wiesz, jak ja już pamiętam, że jak zabijem taką owcę ostatnio, to mnie piorun pierdzielną i musiałem iść do wody, żeby... Znaczy byłem w wodzie ogólnie i właśnie wtedy jak walłem czarnomowce, to nagle jep piorun i, i wiesz, ja, ja sobie tutaj ten. No tak zginąłem. Ale w moim życiu na tej wsi zawsze się ma trzy życia, więc mam jeszcze dwa. Także wy się o mnie nie martwcie. Znaczy wyświad mnie nie wiem jak ja gadam w ogóle. Nie wiem co ja robię, ale... No dobra no. No, to, tak to wygląda, mój drogi. No, co ja mam ci powiedzieć? To no, jest tragicznie. Mogę was oprowadzić po tej głupiej wiosce, gdzie nikogo nie ma, tylko golemy, które próbują mnie zabić. Na no, w sumie, jak mnie już w końcu zabiją, ale postaram się teraz ponagrywać jakieś śmieszne Śmieszne filmy. Pokażę wam, jak, jak, jak wygląda życie yy, jakiegoś. No, debila. no nie oszukujmy się, jak wygląda życie Dawna. No, to myślę, że będzie ciekawe. Yy, no i co my tu mamy? No, mamy tutaj. Studnie? Jak będę chciał się to kiedyś utopię w niej, ale, ale to jeszcze nie ten czas Kiedyś tak, kiedyś tak się utopię, ale jeszcze nie teraz mój drogi, bo no bo, bo nie mogę, no, no tak to wygląda. Tutaj mamy jakąś jakieś... Tutaj bo tutaj ogólnie mieszkańcy byli, nie? Ci co mnie nie lubili, ale... ale byli. I fajnie jak byli, bo miałem z kim porozmawiać. Nawet jak mnie ktoś wyzywał to mi się cieplutko na serduszku robiło, bo... No bo kurde było fajnie. A teraz nawet nikt do mnie nie gada, nikt mnie nie wyzywa od kujonów Co prawda okularów nie mam Ale wyglądam jak dzban z muszką na, na szyi, także to wszystko wyjaśnia Tutaj jak widzicie już golemy zarosły nawet to O Boże, golem, uczeń biegnie na mnie Moi drodzy, tych uczniów jest tu najwięcej, bo starsi mieszkańcy po prostu pomierali, ja się topię O, to jest moja skrytka, oficjalnie wam mówię On jest niemożliwy ten uczeń, Jezus Maria Uczeń to pisie? Patrzcie. Patrzcie, on wpłynął tam, dobrze ci tak! Dobrze ci tak Umieraj, pokaż jak umierasz. Dobrze ci tak. Sam... Ale te golemy są jeszcze głupsze niż ja. Co prawda ja mam 2 IQ, a one mają 0, także jest jakiś tam stan, no już się ciemno robi moi drodzy, ale tu jest właśnie szkoła. Zawsze ludzie mówili, że to jest kościół, ale tutaj właśnie nauczyli tych no, ludzi, no teraz golemów jakichś, Kurna krasnoludków. No i tutaj nauczali, tu ustał nauczyciel. Tu były kiedyś ławki takie, o takie, coś takiego. Ławki tu były, tu się stało, tu się pisało w zeszycie na różne tematy. Ja zawsze byłem ogólnie tutaj obok nauczyciela, bo ja wyślę ławce, by mnie każdy wyzywał, i wiecie, gumkami do mnie strzelali w łeb, i ja po prostu nie wytrzymywałem tego imię nauczyciela. To, to były czasy fajne, już mi... te czasy były fajne, nie? Ale teraz to. No tragiczne, moi drodzy. Tu jest właśnie mój dom, tak wygląda, i jak się robi ciemno, to się najbardziej boję ogólnie, bo. My, my, nikogo tu nie ma. No i. idziemy spać. Dobrze, ja już y, wstałem. I tak, jak was powiedziałem, co się stało, co jest w moim życiem. Moje życie to jest teraz spierdzielone życie. <śmuszy> Masakra, moi drodzy, ale. Moje życie jest tragiczne teraz. Stoczyło się jak. Siano. Nie wiem, czy może być w ogóle takie porównanie. No niby tu jest ładnie, ale tak naprawdę gdybyście byli w mojej skórze, w moich paznokciach, to, byś, to byście pewnie już dawno strzelili se albo żeby was krowa zjadła. No, no taka prawda, no nie, nie, nie odpuszczajmy sobie, ale kurde no tak to wygląda. Moi drodzy, yy, oprowadziłem was, co chciałem dzisiaj zrobić? Chciałem z wami porozmawiać, oprowadziłem was, powiem wam ci, co powiedziałem co się stało. Powiedziałem, jak wyglądam, jak mieszkam. Ja jestem biedakiem ogólnie, bo ani nie mam pieniędzy, Ale w sumie tutaj i tak nie ma sklepu. Nikogo tu nie ma, kurno! I kurno, nic co nie mogę zrobić. Nie wiem, co ja mam zrobić. Jeśli macie jakiś kontakt i będziecie mnie widzieli, napiszcie w komentarzu. W komentarzu. Co to jest komentarz? Bo ja nie wiem. Nie, nie, nie piszcie nic w komentarzach, bo ja nie wiem, co to jest. <laughs> Ten, no, wyża. Ty, bo. No. Jak mnie znajdziesz to... To daj znać Ulica jakby co ja muszę przeczytać To jest ulica, moja ulica Nie wiem czy mieszkacie gdzieś tam w niebie może Ale moja ulica to jest Ulica... Mango... Ulica Mangosów 2 Ulica Mangosów 2 moi drodzy Jak mnie, jak mnie znajdziecie to dzwońcie na policję i wzywajcie tu policję bo ja po prostu nie wiem co ja mam zrobić, nie wiem co ja mam począć. Odcinek pierwszy, czyli film, który teraz nagrywam. Moją piękną kamerą, którą znalazłem o dziwo w wodzie, nie wiem czemu działa. I kurde, powiem wam, że, że zaczynamy to. Zaczynamy, budujemy nowy świat. Świat do nowa. Ja jestem teraz Bogiem Jezusem i ja, ja tutaj tworzę nowy świat. Ja wszystko tu otworzę od początku. Nie ma tu ani żywnej duszy, ani nic. Nie wiem co mam począć. Dlatego, jeżeli ktoś żyje tam gdzieś, w niebie, pod ziemią, dajcie mi znać. Dajcie mi znać, moi drodzy. A pomożecie mi, ja wynagrodzę Wam to w postaci, uwaga, uwaga, śmierdzącego mięsa. Zombiaków. Jak mi, jak mnie tutaj zadzwonicie, to ja tu, ja tu patrzcie, ale ja nawet co odłożę. Ja tu mam może, no jeżeli, albo jak wolicie, no albo śmierdzące mięso, albo chlebek, to jeżeli wolicie. Tutaj odkładam, jak widzicie. Chlebek muszę sobie zjeść, ale chleba mam dużo. Jeszcze mam tam farmę, także spokojnie, chleba wam mogę dać. No moi drodzy, w następnym filmie, gdzie będziemy już bardziej mam nadzieję ogarnięci Pewnie szajba i tak mi będzie odbijać, bo ja nawet nie wiem co ja mówić, bo nie mówiłem od kilku lat do kogoś Bo mię bije się tylko z zombiakami spałem i spałem i sikałem I srałem i to tyle Tak naprawdę i nie wiem co mam zrobić No po prostu szok i niedowierzanie moi drodzy Co ty gadasz? Cześć, to jest niemożliwe To jest niemożliwe Czarna owca, czyli tej, co nie można zabijać, zniosła pierdzielone wielkie, gigantyczne jajko. Muszę je odłożyć szybko. Muszę je odłożyć w dobrym miejscu. Tu je schowam. I to się nagrało jeszcze. To jest nie, niemożliwe. Może jednak odzyskam swój świat. A to jest jakiś Od kiedy na barany? O, to jest owca. Jesteś owcą? Ta pierdzielona czarna owca. Ja wiem, że miałem zabijać ostatnio, zostały mi tylko dwa życia, ale znoszłaś jajo Przecież to jest tak gigantyczne jajo, zobacz Patrz, widzisz to? Tu jest jajko A tu jestem ja... Kurczę, wyrzuć to jajko Tu jest jajko, a tu jestem ja Ono jest pięć razy większe ode mnie, widzisz to? Ledwo co je trzymam w garści Pakrowa. krowa, chciała mi brać z byka. Ale ogólnie ja tu się zaznajomiłem ze wszystkimi, prawda, zwierzątkami O widzisz, patrzcie, ona mnie lubi Widzisz? Widzisz? Ona mnie lubi No przecież ja se stanie obok mnie ja z Ona nie umie rozmawiać, co jest tragiczne Krowy tylko muczą, kury czasami wrzeszczą O widzicie, nawet się patrzy, to jest... No Teraz mi powiedziała, że jestem zdupiony, ale to już każdy mi mówi, to nie ważne, nie ważne naprawdę Tak żyję, tak żyję oficjalnie Jestem spierdzielonym downem dzieckiem Także no, pomóżcie mi wyślicie mi jedzenie na numer Jakie jak, jak ja miałem ja ulicę, bo zapniałem? Mangosów 2 Tak, Mangosów 2, wszyscy wyślijcie mi żarcie. żacie Pierdzielony Mangosów 2, a ja jestem Zbyszek Zbyszek, nie pamiętam na nazwisko, bo Rodzice mi nie przypomnieli jak urodziłem się Po prostu walnęli mi od razu patelnią w łeb albo garnkiem Nawet nie pamiętam czym I... no Rzucili mnie do koszyka, wrzucili mi... czekajcie no To jest niesamowite w ogóle co się wydarzyło Bo zapomniałem wam powiedzieć, ale mi się przypomniało Bo wczoraj się napiłem, wiecie, za dużo piwska i... I troszkę nie pamiętam I... i ja normalnie Ży... Rodzice mnie wrzucili normalnie do garnka, zamknęli garnek I rzucili je do wody Ja płynąłem przez, si... przez siną dal i wiecie gdzie się zatrzymałem? Ja wam pokażę. Ja wam pokażę, gdzie się zatrzymałem. Oto w tym miejscu. Tu się zatrzymałem, bo tu już nie było przyjazdu. I w tym miejscu się zatrzymałem i normalni ludzie przyszli i mnie wzięli. I myślałem, że jestem spoko Ale to się okazało, że nie. Ale byli ludzie. I nagle ja się przeprowadziłem, bo i do domek, patrzę, cała okolica się stała zielona. I pierdzielone ludziki którzy mnie obrażali, tak naprawdę, ale byli spoko. To byli spoko ziomki, po prostu ja jestem jakimś niedowalonym dzieckiem, także. Bo ja mam ogólnie, wiecie, 6 lat tam, no to tak mi to wygląda. No i wszyscy się stali zieloni. Znaczy, nie wiem, czy już wszystkich prawie wybiłem, już chyba tu nikogo nie ma, ale zazwyczaj w nocy przychodzą nowi i to jest tak w kółko. To jest taka dzienna moja rutyna: zabijanie, pierdzenie w stołek i spanie. Zabijanie, pierdzenie w stołek i spanie. No, ale dzisiaj będzie rytuna teraz nagrywania, więc hmm. zobaczmy. Zostaw lajka like Suba Co to w ogóle, bo ja nie wiem Nie no mordy Jeżeli chcecie Jeżeli chcecie na kanale gamingowym, bo to jest taki dodatkowy kanał, że to będę ja robił Odcinek z klocków taki, no popierdzielam to jest pierwszy odcinek, ten co teraz nagrywam no ja nawet nie, nie wiedziałem co mam mówić, bo tak ma wyglądać, ale dla beki ale zorganizuję też jakieś ziomeczka czy coś Kumpla może do nagrywania i będzie beka, zobaczcie Ta seria będzie najlepsza seria z Minecrafta jaką widzieliście No teraz to nie było śmieszne na stówę, bo To jest początek, chcę ja wam tylko pokazać I tak naprawdę to tyle A możecie zostawić lajka, suba, ale to już nieważne. o kolejne jajo Będę ja robił grę aktorską jak pierdzielony Zbyszek <grym> Jak pierdziele, nie? Nie wytrze Dobra mordy, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i oczywiście te filmy będą bez kamerki, bo to będzie gra aktorska i film wideo. No zostaw lajka, like zostaw suba, trzymaj się do następnego odcinka. Hej luba Tak ja jestem Zbyszek i... i ten. I widzimy się jutro w następnym dniu. Hej!